Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Moje Popeszti Lordyni. Byłem teraz zakupić sobie kawę, także jest smacznie. Kawa, no może już nie o takim poranku, jest do południa, jak nagrywam tego dzisiejszego vloga. Wy go zobaczycie jak zawsze w poniedziałek. I co? W tym dniu dzisiejszym chciałem się skupić nad pewnym tematem. Dosyć ciekawy wydaje mi się, bo nigdy się nie wypowiadałem, jeżeli o tą sprawę chodzi, ale zostałem zainspirowany do zrobienia tego filmu pewnym wydarzeniem, które mi się przytrafiło. I w dniu dzisiejszym będę dyskutował o świadkach Jehowy. No, taki trochę temat, bym powiedział. No, może być różnie. Zobaczymy. Zapraszam Was na dzisiejszy film. Będę spacerował sobie i tutaj popijał tą kawkę. Przypominam Wam, że jest taka możliwość, żeby mi postawić kawę. Jest opcja wesprzyj pod każdym z filmów na YouTubie. Dla tych, którzy chcą. Nie ma musu. To nie jest jak z dobrowolnym ZUS-em. Jak ktoś chce, to może, ale nie musi. Dziękuję wszystkim. Zostałem zainspirowany do tego filmu, ponieważ odezwała się do mnie pewna widzka, Regina. Tak przynajmniej miała opisany swój profil na Facebooku. Z niektórymi widzami mam jakiś tam kontakt, można powiedzieć. Z jednymi większy, z drugimi mniejszy. Często zdarza się tak, że ludzie wysyłają mi zaproszenie na Facebooka. Po jakiejś krótkiej, gdzieś tam powiedzmy, weryfikacji przyjmuję wtedy takie zaproszenia, ale też staram się wtedy kogoś zapytać. No bo ktoś mi wysyła zaproszenie na twarz o książkę. Ja nie znam tego kogoś, no to jeżeli ta osoba mi nie napisze wiadomości żadnej, to ja wtedy się pytam, skąd my się znamy, tak? To jest takie gdzieś pierwsze pytanie z mojej strony. No bo ja nie muszę wszystkich znać, kto mnie ogląda, kojarzy z YouTube'a. Różnie to bywa, tak? No i przynajmniej liczę na to, że ktoś napisze parę słów, parę gdzieś tam zdań. A no, oglądam twoje filmy czy cokolwiek, no ja nikomu nie będę mówił, co kto ma do mnie pisać, tak? No ale przeważnie takie otrzymuję wiadomości, że oglądam twoje filmy, wiele mi się tam podoba, czy coś takiego, tak? I dlatego wysłałem, czy też wysłałem ci zaproszenie na twarz o książkę. No i tak to się przeważnie odbywa. Nie lubię, jak ktoś mi wyśle takie zaproszenie za bardzo i to ja się mam, nie wiem, dopytywać, kim ta osoba jest, tak? Ja nie mam na to czasu, tak za specjalnie. Wtedy to ja różnie, no czasami bywało właśnie tak, że pytałem kogoś, a czasami bywało tak, że odrzucałem takie zaproszenia, bo po prostu ja nie mam też na to wszystko czasu. Jeszcze się dopytywać, czy ktoś mnie zna i skąd mnie zna i dlaczego mi wysyła zaproszenie. To już nie jest w mojej gestii, że tak powiem. Jak ktoś chce gdzieś tam dołączyć do mnie bardziej prywatnie, no to musi się trochę postarać, przynajmniej jakieś minimum z siebie też dać, tak? No tak wychodzę z takiego założenia, tak? To jest gdzieś tam moja sprawa, moje indywidualne myślenie w tej kwestii. Ale Regina napisała do mnie od razu wiadomość. I na początku, oczywiście wszystkie jej wiadomości były bardzo miłe. I ja nie mogę powiedzieć, bo możliwe, że ona będzie oglądała nawet ten film teraz. Ja jestem przekonany, że jak zobaczy tytuł, to będzie oglądać. Z racji tego, że właśnie przejdę zaraz do pewnej kwestii, do pewnej rzeczy. I okej, od niej były wiadomości miłe. Ja dalej dziękuję ci za to, że przesłałaś tam miłe słowa w stosunku do mnie, do mojej rodziny, że wyrażałaś się tak naprawdę, jakby to powiedzieć, pochlebnie. Ja sobie to wszystko bardzo cenię, ale w pewnym momencie zaszły gdzieś, jak to się mówi, sprawy za daleko, bo Regina do mnie przysyła dużo wiadomości, tak w zasadzie dzień po dniu, kilka razy dziennie. Nie o to chodzi, bo jak ktoś chce, to niech mi przysyła, ja będę miał czas, to odpowiem, czy też nie odpowiem. Ale z czym właśnie te wiadomości były związane? Właśnie były związane z tą, nie wiem, religią, jak można to nazwać. Niektórzy mówią, że to nie jest religia, że to jest, niektórzy uważają to za sektę. Niech każdy uważa jak chce, tak? Ja nie jestem ekspertem od religii, ale generalnie dużo było wiadomości, które otrzymałem
i były nakłaniające mnie do tego właśnie, jaka mi jest wiara w Jehowę, tak? I jakieś tam przysyłała mi przykazania, jakieś filmy, jakieś coś, mnóstwo jakichś informacji. Byłem tym bardzo zasypywany. Na początku myślałem tak, a dobra, niech sobie przysyła, jest to wszystko nieszkodliwe, tak? No ale jak to otrzymywałem kilka razy dziennie i przez ileś dni non-stop jakiś ten i tu jakieś zaproszenie, tu na jakieś spotkanie, tu na jakiś ten. Ja mam swój czas ograniczony, tak? Prywatny. Miku, jakieś pajęczyny to. Prywatny czas ograniczony. To, że ja jestem w stanie pogodzić dwa kanały na YouTubie, czas na pracę, obowiązki w domu, dziecko i tak dalej, to jest jakieś niedowiary. Niedowiary po prostu. Jak ktoś nie widzi też mojego życia na co dzień, bo przecież nie da się wszystkiego pokazać w filmie. Poza tym ja nie jestem żaden Big Brother też, czy jakiś TV show, gdzie ja bym pokazywał wszystko, jak to się odbywa i tak dalej. Są momenty, kiedy nagrywam takie vlogi, są momenty, kiedy nagrywam vlogi rodzinne i tyle, tak? No, jestem naturalny zawsze w tym wszystkim. Co chcę pokazać, to pokazuję coś. Nie chcę pokazać, to nie pokażę. No i tyle. I tak to się odbywa. Ale ogólnie jestem na co dzień bardzo zajęty, tak? Mam dużo swoich spraw i nie mam czasu na to, żeby jeszcze uczestniczyć w jakichś spotkaniach, na które jestem zapraszany, spotkania, które mnie właściwie nie interesują, odnośnie Świadków Jehowy. I powiem wam tak, że ja kiedyś byłem na takim spotkaniu, ale to byłem jeszcze nastolatkiem. Zostałem zaproszony i to się odbyło poza Krakowem. Nie pamiętam, czy w Katowicach, czy gdzieś. Gdzieś poza Krakowem na pewno. I pojechałem na takie spotkanie i tam byłem wtedy na tym spotkaniu zaproszony przez... Właściwie pojechałem z babcią mojej pierwszej dziewczyny. I pojechaliśmy tam razem, byliśmy zaproszeni. I pamiętam, że na tym spotkaniu tak dziwnie to trochę wyglądało wszystko. No bo okej, w tym sensie, że ci ludzie tak przekonywali, bo oni chcieli wszystkich na siłę, tak trochę takie na siłę przekonywanie ludzi, żeby uwierzyli właśnie w tą religię Jehowy, tak? I tymi przykazaniami cały czas, i tłumaczenie, i dużo rozmów, jakieś broszury, różne rzeczy tam się odbywały na tym spotkaniu. Znaczy jedna rzecz, co mi się tam podobała i którą gdzieś tam wychwyciłem i której nie zapomnę nigdy, tak? To jest to, że wydaje mi się, że cała społeczność tych ludzi, oni są bardzo uczciwi. Przynajmniej ja miałem tego taki przykład kiedyś i wtedy jak byłem na tym spotkaniu, to ktoś zgubił portfel tam właśnie w tej hali, gdzie to było organizowane. I ten portfel znalazł się. Generalnie ktoś odniósł tam do jakiejś recepcji czy do jakiegoś tam stanowiska, gdzie był jakiś mikrofon, ktoś tam zaczął mówić, że znaleziono portfel taki i taki, żeby właściciel się zgłosił po jego odbiór. I do czego ja też zmierzam, bo wydaje mi się, że jakby to było gdzieś taki portfel zgubiony na jakiejś imprezie masowej, gdziekolwiek, co innego byłoby organizowane, myślę, nie wiem, jakieś targi czy coś, wiecie, jakieś takie spotkanie, to ten portfel byłby opróżniony. Może ktoś by zostawił dokumenty, ale pieniądze już by się tam nie znalazły. Ten portfel taki, jaki był, to taki wrócił do właściciela. I to mi się podobało akurat, tak? Wydaje mi się, że ci ludzie bardzo gdzieś tam żyją z jakimiś zasadami i przynajmniej uczciwość jest wliczona w te ich zasady. Ale już inne rzeczy są gdzieś tam związane ze Świadkami Jehowy, takie jak że oni są przeciwni na przykład transfuzji krwi. Wiele ludzi uśmiercili w ten sposób w swoich rodzinach, ponieważ nie wyrazili zgody na taki zabieg, tak, gdzie to było wymagane, żeby ktoś przeżył jakąś operację w szpitalu, bo ktoś się wykrwawił czy coś w jakimś wypadku, tak. No i myślę, że to jest gdzieś tam na przykład coś, kolejny aspekt, który gdzieś na przykład mi się nie podoba, akurat ten, o którym teraz wspominam. Można by tu dyskutować właśnie
myślę, że trzeba trochę podyskutować w kwestii świadków Jehowy. Tak jak mówię, wtedy na tym spotkaniu było tak trochę dziwnie, ja się tak trochę dziwnie czułem. W ogóle jak pierwszy raz poznałem też jakichś ludzi z tego otoczenia, bo babcia mojej, tej pierwszej dziewczyny, ona była tego wyznania i ona kiedyś przyprowadziła do domu, właśnie przyszli do niej z tak zwanego zboru, tak, bo oni tak to się chyba nazywa, zbór, takie słowo, zbór. I z tego zboru ktoś właśnie przyszedł wtedy do tej babci, tak, i co, i oni zaczęli gdzieś tam ze mną dyskutować, pytać mnie o jakieś przykazania Boże i tak dalej, zaczęli mi wyjaśniać, że wszystko je 10 przykazań Bożych, które my mamy w religii katolickiej, że one się zawierają tylko w dwóch przykazaniach właśnie tych, które oni mi tam gdzieś powiedzieli. I nie wiem, byli tacy no, wtedy przekonywujący, bym powiedział, tak, przekonywujący, ale nie na tyle przekonywujący, żebym ja zmienił jakiekolwiek zdanie, żebym ja nagle odmienił się i porzucił katolicyzm i nagle stał się świadkiem Jehowy. Nie, tak nie było i tak się wtedy nie wydarzyło, mimo że próbowali mnie gdzieś tam zachęcać do tego. Gdzieś w ogóle ja wtedy jako taki nastolatek nie miałem jeszcze takiego wyrobionego światopoglądu. Nie wiedziałem, jak z nimi rozmawiać. Teraz to ja bym wiedział, jak z nimi rozmawiać. Teraz to bym mógł z nimi dyskutować. I te dyskusje mogłyby być długie. I te dyskusje mogłyby być naprawdę trudne dla jednej i dla drugiej strony. Teraz tak, ale wtedy jako nastolatek ja nie wiedziałem nic. Pamiętam jeszcze też takie zdarzenie, jak byłem na wsi świętokrzyskim i tam jak spędzałem wakacje, to wtedy chodzili też ci świadkowie Jehowy. I oni przyszli tam do nas pod dom, przez ogrodzenie właśnie takie te ulotki, jakieś broszurki, bo oni zawsze z tymi ulotkami chodzą, z tymi broszurami i tam są jakieś najważniejsze informacje od nich, którymi oni chcą się podzielić i te właśnie związane z ich religią. No i oni chcieli, żebyśmy ich zaprosili, żebyśmy z nimi porozmawiali. Ja powiem tak, że oni zawsze są mili, tak? Nie można nic z tym ludziom powiedzieć, żeby ten, ale są tacy uciążliwi. Uciążliwi, upierdliwi. Jak sobie znajdą kogoś, komu mogliby dupę pozawracać, no to to robią. Tak jak to zrobiła w tym wypadku Regina, która na siłę próbowała mi wysyłać jakieś informacje, gdzie ja jej nie odpowiadałem na te wiadomości. Jak ja bym widział, że ktoś mi nie odpowiada na wiadomości, nie wiedziałem w zasadzie, co jej odpowiedzieć. Nie chciałem jej też urazić. Nie wiedziałem właściwie, jak jej to delikatnie powiedzieć, że ja nie chcę. Że ja nie chcę. W końcu gdzieś tam miarka się przebrała z tymi wiadomościami i ją zablokowałem. Zablokowałem ją, bo sobie myślę tak, no nie wiem, no to wystarczy już po prostu tego wysyłania, takiego gnębienia mi, nękania tymi wiadomościami. Stale to samo. Stale jakieś informacje odnośnie tych świadków Jehowy. Najpierw to tak wyglądało, tak jakby ona chciała, nie wiem, mi się przypodobać, pisząc właśnie te jakieś miłe wiadomości, a później nagle, wiecie co, zawracam, bo ja nie mam też za dużo czasu, a muszę iść jeszcze do bankomatu. No, a później po prostu oprócz tych miłych wiadomości, no to była lawina tych takich związanych z religią świadków Jehowy, tak? Ja byłem tym zaskoczony na początku, myślę, tak, a dobra, nie jest to nieszkodliwe, ale później po pewnym czasie gdzieś to zaczęło być trochę uciążliwe. I przerwa na kawę. Przypomniało mi się jeszcze właściwie teraz, jak byłem w Krakowie i to było we wakacje i byłem w parku AWF i tam nagrywałem jakiegoś vloga, to wtedy szedł taki starszy pan, to było w zeszłym roku we wakacje i on powiedział mi dzień dobry. Ja się tak zdziwiłem wtedy, byłem zaskoczony, bo generalnie ludzie w mieście nie mówią sobie dzień dobry, na wsi tak. Na wsi, w Polsce, ale Polacy to jest taki smutny naród, oni
mieście nie mówią sobie dzień dobry. On mi powiedział, jeszcze starszy pan, widać taki w okularach ten, i on mi daje taką broszurkę znowu. O, ja sobie myślę, aha. Ja najpierw mu powiedziałem, że nie trzeba, że dziękuję. A później jak on mi to wręczył, ja sobie to przejrzałem. Nawet pokazałem to chyba we vlogu wtedy, w tym, którym nagrywałem. I okazało się, że to było właśnie coś związane z ich religią, ze Świadkami Jehowy. I jestem pewien, że gdybym zatrzymał się i zaczął z nim rozmawiać, no to rozmowa by się przerodziła gdzieś dalej w jakąś dłuższą dyskusję, ale ja nie miałem na to ani czasu, ani chęci. Przede wszystkim chyba chęci. Co mi się wydaje, że Świadkowie Jehowy, oni w ogóle jak już ich gdzieś taką misją jest to, żeby przekonywać ludzi, żeby jak najwięcej ludzi gdzieś dołączyło do ich zboru, jeżeli to tak się nazywa, nie wiem, do tej religii ich, ale zbór to jest to, co oni chyba tworzą, tak, bo oni nie mają jako takiego kościoła, tylko właśnie ten zbór, takie miejsce, gdzie oni się spotykają i gdzie oni tam, kurde, dyskutują sobie albo właśnie, nie wiem, no co robią na tych spotkaniach, tak? Generalnie chyba oni na takie spotkania też zapraszają takich ludzi, którzy jeszcze nie są z nimi, ale oni mają wtedy taką wielką nadzieję, że jak już ktoś przyszedł na to spotkanie, że jak ktoś się już pofatygował, to znaczy, że będzie z nimi, to znaczy, że będzie ich, że oni go przekonają do tego, żeby uwierzyć w to, co oni wierzą i żeby ich nastawić tak mentalnie. Nie wiem, jak to się dalej później odbywa, czy jest z tym związany, nie wiem, jakieś podpisanie dokumentu, jakiś chrzest, jakieś coś, nie mam pojęcia. Nie wiem, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że później oni będą wymagać od tego kogoś, żeby ten ktoś znowu chodził i tak, bo to jest taka religia wędrowna, tak? Tacy wędrownicy i oni chodzą i cały czas kogoś muszą przekonywać, tak? I to jest ich gdzieś misja. I oni dużo czasu na to poświęcają. Oni żyją swoim życiem, ale oprócz tego to ich misją jest to, tak jak ja chodzę i nagrywam vlogi, to oni zamiast chodzić i nagrywać vlogów, to oni będą chodzić tam gdzieś po blokach, dzwonić, dzień dobry, tu mamy takie ulotki, tutaj chcielibyśmy coś powiedzieć, tak, jest pani wierząca czy wierzący i ten, my chcieliśmy o Bogu tak porozmawiać. I oni takie mają już, bo spodziewają się też różnych reakcji od ludzi. Oni też pewnie nieraz zostali gdzieś tam przepędzeni, nieraz pewnie spotkali się z niemiłymi reakcjami. I to nie o to chodzi, żeby być dla nich niemiłym, bo oni nikomu krzywdy nie zrobili, tak? Chodzi o to, żeby, przynajmniej w moim przekonaniu, no żeby może nie tak im trzasnąć drzwiami i powiedzieć do widzenia, no ale przynajmniej powiedzieć nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany. Może innym razem, albo w ogóle. I wtedy zamknąć drzwi. I nie dyskutować, bo jak... bo oni mają zawsze jakieś riposty, zawsze coś odpowiedzą. Oni tak nie ustępują, to są uparci bardzo, tak? No i tak to z nimi jest. No i co mogę więcej powiedzieć? Dziwna sprawa, tak? Dziwna sprawa ze Świadkami Jehowy. Oni gdzieś tam parę razy w życiu moim się przewijali, jak właśnie tutaj do was opowiadam. Ostatnie wydarzenia związane z Reginą, która jest miłą osobą. I wszystko byłoby ok, gdyby nie ta upierdliwość, gdyby nie to takie, nie wiem, takie już, to już podlegało pod takie trochę nękanie. Znaczy, nie nękanie w negatywnym sensie z tymi wiadomościami, ale wiecie, o co chodzi. Nie takie nękanie, że kogoś, nie wiem, prześladuje się w jakiś taki sposób, wiecie, o co mi chodzi, tak? To jest innego rodzaju nękanie, takie upierdliwość taka, tak? Może bardziej to słowo jest zasadne, taka upierdliwość, żeby zasypywać tymi wiadomościami, bo Bóg powiedział to jakieś ten, to jakieś tu przykazanie, tu jakieś spotkanie, tu jakieś coś, tu jakiś filmik. Ja nie chciałem tego nawet sprawdzać, bo ja nie byłem tym zainteresowany. Ja nie zmienię swojej religii, ja wziąłem ślub z Aną i my dostaliśmy
pozwolenie z episkopatu tutaj, z kościoła ortodoksyjnego, że my możemy wziąć ślub będąc katolikiem i tutaj religii, którą wyznaje Anna. I my mamy na to zezwolenie oficjalne. Oficjalne z kościoła tutaj w Rumunii. I co? I gdyby było to wymagane, żeby zmienić tą religię, to ani Anna by nie zmieniła, ani ja bym nie zmienił. I ja nie miałbym prawa wymagać od niej tego, ani ona nie miałaby prawa tego wymagać ode mnie. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Po prostu nie ma nic na siłę. Ja bym się nie przekonał i dla mnie byłoby to, taki ślub byłby wtedy nieważny, jeżeli ja bym zmienił religię tylko dlatego, żeby, bo musi być ślub kościelny, nie? Nie, jakby się nie dało, no to by się nie dało, to byśmy mieli tylko ślub cywilny, tak? No, ale ponieważ dostaliśmy takie zezwolenie wtedy i żadne z nas nie musiało niczego zmieniać z naszej strony, no to po prostu tak się udało, tak? Po prostu wzięliśmy ślub będąc w dwóch religiach. No i myślę, że tak jest najlepiej, tak? Tak jest najlepiej. Każdy, jak się wychował w jakiejś tradycji, czy to religii ortodoksyjnej, czy też religii katolickiej, to nikt tego nie zmieni nagle po tylu latach. No i to jest normalne i oczywiste, tak? Ludzie, którzy są świadkami Jehowy, którzy namawiają do tego, żeby zmieniać tą religię, oni myślą, że to niezależnie od wieku, niezależnie od tego, że oni mogą i są wręcz w stanie każdego przekonać do tego, żeby uwierzyli w to, co oni wierzą. I oni wychodzą z takiego założenia, przynajmniej ja to tak widzę z moich obserwacji, bo oni starają się każdego przekonać. Widzą kogoś na ulicy, idą do kogoś do mieszkania, zapukają, gdzieś zadzwonią do domu na wsi, tu pójdą, tam pójdą i oni nie patrzą, czy ktoś jest młody, czy ktoś jest dzieckiem, czy ktoś jest, no okej, może z dziećmi, no to sami mi nie będą rozmawiać, ale z jakimiś nastolatkami. Oni nie patrzą tam, dla nich wiek nie gra roli. Oni myślą, że są w stanie przekonać wszystkich i każdego do tego, w co oni wierzą. No, są ludźmi głębokiej wiary, że myślą, że tak się po prostu uda. Na ile są skuteczni, to nie wiem. To nie wiem, no ale wydaje mi się, że jeżeli stanowią jakąś tam społeczność, że kogoś na pewno udaje im się przekonać, ale myślę, że są to gdzieś ludzie, którzy gdzieś tam łatwiej są w tym sensie, żeby poddać się jakimś manipulacjom. Takich ludzi jest najłatwiej gdzieś zmanipulować, bo to wydaje mi się, że dużo chodzi o to, że trzeba zmanipulować, tak? To jest taka religia manipulacji, no bo jak można inaczej kogoś przekonać nagle, nawracać i ten, nie? W ten sposób, bo dla nich to jest nawracanie właśnie, żeby ktoś uwierzył w Jehowę, tak? Oni tak nazywają chyba Boga właśnie Jehowa, tak? Nie wiem. Ja nie chcę tych wszystkich rzeczy nawet wiedzieć. Mnie to nie jest do szczęścia potrzebne. Dlatego ja nie chciałem brać udziału w żadnych spotkaniach, które mi oferowała Regina. No bo po co? Po co ja mam na coś tracić czas? Po co ja mam nawet tracić czas na przeglądanie tych wiadomości, które ja otrzymywałem, jeżeli ja nie byłem tym zainteresowany? Po co mi to było, tak? Mnie to nie było do niczego potrzebne. Do szczęścia nie było mi to potrzebne. Regina, jeżeli widziała, że nie odpowiadam na te wiadomości, to jak mówię, ja właściwie nie wiedziałem, co jej odpowiedzieć wtedy. To mogła się ograniczyć z tymi wiadomościami. Było tak, że czasami dwa dni przerwy może zobaczyła, a później znowu napierdalanka taka tymi wiadomościami. Jedna za drugim. Spotkanie tu, ten. Będzie takie spotkanie gdzieś, a to jakieś szkolenie, to jakieś coś. Ja myślę, ja nie mam czasu na swoje prywatne życie i ten. Czasami nie mam czasu, jak pracuję, obiadu zjeść, bo mam tyle pracy, a co dopiero jeszcze jakieś spotkania, tak? No, także tak to jest. Tyle właściwie, jeśli chodzi o ten film, co chciałem wam opowiedzieć, jakie doświadczenia ze świadkami Jehowy. Wy podzielcie się swoimi. Czy mieliście jakieś doświadczenia? Czy kiedyś do was ktoś zapukał i powiedział, że tu mam taką broszurkę i chciałem porozmawiać?
czy tak było, czy tak nie było. Czy wy też uważacie, że ta ich społeczność jest taka trochę upierdliwa i że oni na siłę chcą wszystkich przekonywać do tego, w co oni wierzą? Takie są dziś moje wnioski, takie są gdzieś moje, moje, jakby to powiedzieć, opinie postrzegania tej kwestii. No. Tak ja to widzę, nie? Dobra, także taki odcinek pogadankowy przy kawie. Kawa dobra. Przypominam o tym, że jest taka możliwość postawienia. Dzisiaj w ogóle jak spaceruję z tą kawą, to ona w ogóle jeszcze nie wystygła, jest cały czas ciepła, bo jest ciepło. Chodzę w bluzie, jest naprawdę wiosenna pogoda. No i co? Tak to wygląda w Popeshtilo Ordeni. Mam nadzieję, że nie spotkam tu żadnego świadka Jehowy po drodze, ale ja ich tu nie widziałem chyba w Rumunii. Chyba nie. Tak nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek ich spotkał. Tu ludzie dzielą się na właśnie ortodoksyjnych, jakieś 70%, 30%, może 20% to są katolicy w Rumunii. Reszta to są jakieś tam mniejszości religijne, ale mało widoczne. Chyba najbardziej widocznymi to może jeszcze społeczność muzułmańska tutaj będzie, tak? Gdzie ich można może dostrzec, spotkać na ulicach czy ten... Ale świadków Jehowy to ja tu nie widziałem. No, także tak to jest, moi drodzy widzowie. No cóż, trąbisz? Jaka pojebana baba normalnie. Bo jej się spieszy. No to rozjedź mnie, kurwa, bo ci się spieszy. Ja pierdolę. Mnie denerwują czasem ci ludzie. Idę przez przejście, idę. Mam biec z tą kamerą, z tą kawą, bo i się spieszy. Nie do wiary. Nie do wiary. Mogła mnie rozjechać, pizda. Mogła mnie rozjechać. Miałaby spokój. Ciekawy jestem, czy ten, jakby gdzie pokazywała paluchem jeszcze ten, bo i się spieszy. A, takie emocje na sam koniec. Ja to taki niby kulturalny, no ale wyszło znowu, że poniedziałek nie może być kulturalny, musi się skończyć chamsko i beskietiarsko na sam koniec. Coś mi jeszcze do oka wpadło. No. No, także tak to wygląda. Oprócz komentarzy, subskrypcja kanału, łapki w górę. No i widzimy się w następnych vlogach, filmach i tak dalej. No i życzę wam miłego wieczoru, czy też poranka, niezależnie kiedy oglądacie ten dzisiejszy film. Do zobaczenia, pa pa. A ja idę jeszcze z kawą na spacer do bankomatu.